Łukunoskiem, witam was w odcinku 14 Star Wars. Dobra. Co musimy zrobić? Możemy iść tam, możemy iść w trzy miejsca ogólnie. Tam jest pogłoska jakaś. Tam jest pewnie ciąg dalszej misji fabularnej. Kracz ostrożnie, chłopcze! To doprawdy rzadka zdobycz! Jaka? Słynny... Chwila. Tam już byliśmy. Tam jest skrzyneczka. Dobra. Idziemy. Ciekawe, czy bossy się tu zareskują. Ciekawe. Tu już chyba nic nie ma. Tu nie mogę wskoczyć. Ten boss jest. Dobra, jedziemy w dalszym ciągu na trybie fabularnym. Po prostu no, przyjemnie się gra na tym trybie. Jak zrobić egzekucję. Znaczy wiem jak zrobić egzekucję, tylko po prostu no, nie kliknąłem teraz. Dobra. Teraz tak. Musimy sprawdzić co tam jest. Ale możemy też iść na dół. Tam sprawdzić co tam jest na dole. Pójdźmy sobie najpierw tutaj. O. Co powiesz mały? Piszesz się na krótki objazd? To jest pewnie dalej do fabuły, czyli byśmy musieli zejść tam na dół najpierw. Przejść sprawę. Weźmy może na dół. Czego Imperium chce od tak zacofanej planety jak Kobo? Ale obraził mieszkańców, kurwa, Kobo. Naprawdę, jak mogłeś? Dobra. Tam musimy iść, bo tam jest zielono, ale tu jest przejście. Tu może być coś ciekawego. Tam jest sobie. Dobrze się przyjmą w ogrodzie. Jest zupełnie wyjście. Jest ten robocik. To coś jeszcze ciekawszego jest? Przejście na górze. Skrzyneczka. Dobra, super. Dawaj hakowanie, mordo.
Powiedzmy tak. Gdzie on niby tam wejść, co? Troje. Co tak miałem wejść? Tam jest ślizgawka na dół. Na serio? Tu nic nie ma ciekawszego? Dobra, jedziemy ślizgawką. A, to nie jest ślizgawka. Nie mam pojęcia, co to jest, ale na pewno nie wygląda bezpiecznie. Aż ciężko oddychać. Łupanie, co tam jest? To jest przejście. To chyba dysk danych. Dobra, mamy jakiś dysk danych. Myślisz, że ta substancja ma coś wspólnego z węzłem? No dobra. A więc to jest dzieło Santari Cree. Jeśli reszta opowieści Zy jest prawdziwa, klucz do Tanaloru powinien tu gdzieś być. Istnieje tylko moc. Istnieje tylko moc. Aha, ty chcesz się zeskanować, tak? Tego nie da się przeciąć. Zeskanuj, dobra. Mam tak, trzy wejścia do wyboru. Tam jest zablokowane coś. Ale oczywiście. Gdzie to? Aha. Nie wiem. Czy zdupcyło się? Nie, zróbmy sobie tego. To jest dalej ok. To jest ok. To będzie wbyte. To będzie ok. Dobra. Materiały. Myślę, biały. A ostrze zmienimy sobie jednak na biały. Po prostu biały ładnie wygląda. Biały jest fajne. To mi zdecydowanie odpowiada. Podstawy to nie Billy. Widzi, mamy coś, odkryliśmy coś nowego do Bittika? Zróbmy się znowu profesorka. Czerwoną główką. Dwie mantynkami, żeby miał lepszy zasięg. I z tym będzie fajnie wyglądało i pach. No i super. Jestem z tego całkiem dumny. To jest ładne.
Pytanie. Gdzie my musimy iść najpierw? Dobra. Tu czy tam? Mi się wydaje, że my tam możemy szybko przejść. No i nawet spróbujmy. Damy radę, damy radę, damy radę. Aha, mieliśmy tam przejść, bo... O, żeś ty w mordę. Kurczaki, czy ty możesz się... Ja pierdziele. Kurwa! Nie wytrzymie, no. Ale dobrze, zrespiłem się tu, dobra, super. Jednak się nie denerwuję. Fajnie. To jest pytanie, jak ja mogę stąd przejść? Nie pytanie, tylko odpowiedź jest tutaj po prostu. Wchodzimy tędy. No i jesteśmy. Dobra, idziemy tam, tylko teraz zjem krówkę. Bardzo dobre krówki są. Brak zasilania. To miejsce musiało zostać opuszczone i zapomniane. A? Myślę, że Zee nie zapomniała. Po tylu latach wciąż nie porzuciła swojej misji. Nie możemy jej zawieść. Gdzie muszę tam... To takie technologie. To po prostu spada. My musimy iść tam, tak? Myślę, że to stworzenie jest uwięzione. Nie potrafię go uwolnić. Spróbujmy na razie pod nim przejść. Chcesz pod nim przechodzić? Przecież zrobi kupę na głowie, a te kupy mogą być identyczne. Szybka podróż. Coś otworzy? Nie otworzymy z tej strony. Dobra, co ja mogę z tym zrobić? Ja mogę tu wskoczyć, się złapać tego i przejść pod nim. Takie proste. Może później zdołamy mu pomóc. A, to coś linieje. By to punktu nie wnosi. To zdechłe? Coś w tej okolicy ma spory apetyt.
wszystkim nie ucieknę. Widziałem takiej technologii. A przecież złomowałem sporo maszyn na pracy. Ewidentnie za mało zezłomowałeś, po prostu. Skrzyneczka dla Friko. Tak o. Super. Staranność. O nie. Widzieliśmy już te technologie, tylko nie o takiej skali. Ha, zupełnie jak komnata Z. A one sobie mogą chodzić. Nie ma mowy, żebyśmy to przebyli oddychając. O Jezu, jak ja kocham ten dźwięk. Tam jest szturmowiec. Coś tu trzeba zrobić na dole, czy cokolwiek? Chyba mi się wydaje, że póki co nie mamy co tutaj za bardzo robić. Bo tutaj coś się zablokowana ścieżka. Drzwi otwierają one w jedną stronę. Czyli to pewnie był ten skrót, który mogliśmy odblokować, ale go nie odblokowaliśmy. Ale dobra. Nie wiem, czy ja coś tu mogę zrobić, cokolwiek. Chyba nie. Myśl po prostu przed ciebie. To jest linka. Nie wiem, coś my tu musimy zrobić. To jest przejście tam wyżej, tak? Inne po prostu przejście. Tam zacząłeś. Musimy iść tutaj. Innej opcji nie ma ewidentnie. Czy to będzie jakieś zasilanie? Zła są rozdrażnione. To pewnie przez ten pył w powietrzu. Imperialne patrole też nie pomagają.
Tu jest fajna duszyczka do wzięcia. To się przyda. Aby zdezorientować. No dobra, to jest to normalne, co żeśmy mocowali wcześniej. Punkcik do odnawiania. Nie mogę otworzyć. Muszę weźmy ten punkt, żeby po prostu zapisać w razie czego. Ale na trybie fabularnym raczej myślę, że z tym dam radę sobie normalnie ze wszystkim. On może oznaczać kłopoty, albo okazać się pomocny. Coś tu było do zbadania, tak? Czy ja słyszę miecz świetlny? Ała. Ważnie. No dobra, w tym wziął to, okej. Imperium kiepsko sobie tu radzi. Okej, okay. Zobaczmy co tu mamy. Jedno przejście, zapis. Idziemy na dół. Ale naprawdę, w tej grze bardzo mi się podobają widoki. Bardzo przyjemne dla oka, nie? Ja muszę zrobić... muszę chyba skoczyć tam, co? Bo tutaj nie mogę. Tam nie mogę, tam się zabiję. Było takie proste rozwiązanie. Dobra. Czasem nie widać, te zrośnie są tak dziwnie. Mało widoczne, nie? No ale trzeba być po prostu uważnym. Oczywiście mistyk. Jest bardzo ważny. Nic nie ma, może coś do skanowania. Ostrożnie, Bidi. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Siri, ja myślałem, że ja... Nie, nie myślałeś. Dostrzegłeś problem i zareagowałeś. Gdyby zakon reagował szybciej, Republika by istniała. Imperium, pomioty Haksjonu i połowa galaktyki chce nas dopaść. Tak. Szanse są nikłe. Ale już zawsze takie będą. Kal, walka nie jest rozwiązaniem pewnych sytuacji. Żywika są przybili. Taka prędkość mi się podoba. Aha. Gdzie musimy lecieć po pierwsze?
O nie. Dobra, pytanie, gdzie musimy polecieć po prostu. Polecieć tam, tu nic nie ma. Ale tam chyba wyżej da się wejść, mi się wydaje. Chcę zobaczyć jeszcze, sprawdzę wyżej. Dzisiaj mogę iść tam od razu, a nie... Bo tu coś jest wyżej, tam pewnie skrzyneczka jakaś była. Aha, tam po prostu puszczasz. Tutaj co jest? Tam jest przejście i tam jest przejście. Może pójdźmy najpierw. Zobaczmy może to. Aha. Jest po prostu przejście. Nie fajne. Fajniusie. Coś jest do kliknięcia? Nic nie ma. Dobra, pytanie tak. Gdzie musimy lecieć? Musimy lecieć tam. Centralny mechanizm. Centralny mechanizm, dobra. Co tu trzeba zrobić? Na pewno otworzyć tą skrzynkę. Musimy iść. Tam musimy tamto otworzyć, tak? Czyli my to musimy po prostu przekierować jakoś, czy to świeci jak z jednej strony. Nie da się tam sterować, tak? Tu pewnie nie otworzę. Oczywiście, że nie. Jestem takim Jedediem, że nie mogę tędy przeskoczyć, okej. Muszę tamto otworzyć. Czyli muszę jakoś zmienić ten laster, żeby on poleciał po prostu tutaj, tak? Świetrzający w jedną stronę. Tym laserem coś trzeba zrobić.
się przekonać. Czy tam są, tam jest otwarcie do tego? Załatwiło sprawę. Ruszajmy. A tam coś ciekawego jest jeszcze? Ciekawe, jak długo w tym tkwił. Ta dziwna materia może przybierać różne postacie. Obym w wieży na szczycie węzła znalazł jakieś odpowiedzi. Na szczycie, dobra. No widzę, już ptasznik mój czeka. Ale tam nic nie ma, żadnych skrzynek. Skrzynki nic. No ale to jest jedno. Tylko jedno. Łowca, no w sumie. Tam wszystko podblokowane, czy muszę iść tutaj? Dobra, drzwiczki otwarte. Ej, drzwiczki. Dobra. Coś ciekawego. Jakieś przejście? No tam, tam coś jest, ale... Kolina. No dobra, jedziemy tutaj. Tu potrzebuje kuli, tak? Ja co tu chodzi? Mogę tu zobaczyć? Mogę. Tam nic nie ma. Tu nie mogę skoczyć. Chyba kulę musimy wziąć stamtąd. Mi się wydaje, tylko że... Czy ja dosięgnę stąd? Oczywiście, że dosięgnę.
Ciekawe jak druga będzie, bo nie wiem gdzie ja będę mówił. Takie same mechanizmy zasilają komorę Z. Zbliżamy się. Okej. Okay. I co teraz? Czy ja mogę... Nie mogę doskoczyć chyba. Nie, jednak nie mogę. To nie jest tak, że ja bym musiał z drugiej strony przyjść? Coś? To jest bardzo interesująca zagadka, nie? Co ja muszę zrobić? Żeby ten most się drugi uruchomił, bo tam jest... Na pewno tam kulę by trzeba było wsadzić, nie? No. Pytanie, jak? Pytanie brzmi, jak? Weźmy składówkę. Myślisz, że możemy znów użyć tej samej kuli? Tylko my interesujemy się węzłem. Przeszukaliśmy cały węzeł mały. O kurwa. To nasz ostatni przystanek. Jeśli klucz do Tanaloru istnieje, musi tu być. A jeśli nie, to może zima jakieś poluzowane śrubki. Daj mi ten pomoc drugi raz, bo... Już się mi się zgubił. Bo ja trochę upośledzony. Poproszę drugi raz. No jest. Ci podoba. Muszę się skupić. Ta pieczęć wygląda znajomo. Pieczęć. Dobra, wchodzimy tam. Klucz do Tanaloru pozostaje w zamknięciu już od stuleci. A, okej, se robociku mój. Udało się. Węzeł dostał zasilanie. Czas na odpowiedzi. Odpowiedzi. Scenka. Co znalazłeś? Co ty znalazłeś? Kylo Renie.
Następny Jedi. Witaj na Tanalorze. Jak tu pięknie. Następnym razem to ja nadam nazwę nowej planecie. Oswoisz się. Mnie też z początku nie lubiłaś. Wciąż nie wiem, czy lubię. O. Aż trudno uwierzyć, że ten raj krył się tuż po drugiej stronie otchłani. Chodźmy. Chcę ci coś pokazać. Słynny rycerz Jedi Dagan Gera chce mnie oprowadzić po niezbadanym świecie. Jak mogłabym odmówić? Bez twojej pomocy nie dotarłbym tu w jednym kawałku. Oj, ostrożnie. Jeszcze ktoś pomyśli, że nauczyłeś się pokory. Aha. I my co, my tu szukamy czegoś? Wykąpmy się może. Moc jest tu silna. Jest tak, jak mówiłem. Tu wybudujemy świątynię. Tak. Doskonała myśl. Okej, czyli to są początki jakby budowania świątyni Jedi. O. Cudowna. Tak, idealna. Zwiedziłem galaktykę Santari. Istnieje wiele planet, do których nie dociera światło Jedi. Spróbuję przekonać Radę, żebyśmy tu szkolili nowicjuszy. Na Tanalorze? Bardzo trudno tu dotrzeć. Jestem w niej. A co w przypadku problemów? Nasza świątynia będzie bastionem zakonu. Tu, na granicy galaktyki. Otchłań blokuje łączność. Któryś z członków Rady Jedi będzie musiał osobiście tu przylecieć. Może w tym zamknięciu jestem właśnie Jedi. Ciekawe. Są tam już szmat czasu. Członkowie Rady Jedi nie są znani z pośpiechu. Zwłaszcza mistrz Lancisis. Moje starcie z Gendai tyle nie trwało. Ale wygrałeś. Spokojnie. Nie jestem w tym najlepszy. Jeśli chcesz szkolić dzieci, zacznij się przygotowywać. Wierzę w ciebie. Tak jak Rada. Zacznij im ufać. Co jest? Ostrzeż resztę. Atakują nas. Po co on miecz świetnie odpalił? Jest jakaś gotowa do walki? Ciebie tu nie ma. Nie powinno cię tu być. Uwolnij mnie. Proszę. Okej.
Kim jesteś? Widziałem cię. Jestem Kal. Kal Kestis. A ty jesteś Dagan Gera. Tak, to ja. Jesteś Jedi? Tak. Sporo się zmieniło, odkąd zniknąłeś. Lord Sithów zniszczył Republikę. Zmienił ją w Imperium. Nie ma już zakonu. Ścigają tych, którzy przeżyli. Ale... wróciłeś. Możemy walczyć. Razem. Wróciłem. Zakon przepadł. Muszę wrócić na Tanalor. Co tam się stało? Jak tu skończyłeś? Napadnięto na nas. Stawiałem opór tak długo, jak mogłem, ale... było ich zbyt wiele. To była straszna walka. Ale nie pokonali nas. Jeszcze nie. Dopóki Rada Jedi nie nakazała nam opuścić Tanaloru i odmówiła przypuszczenia kontrataku. Zrezygnowali? Tak. To było moje odkrycie. Mój dom, a oni chcieli, żebym spisał go na straty. Dagan, czekaj. Nie zgodziłem się i padłem ofiarą największej zdrady! Nie czekaj! Co ty zrobiłeś? Żałosne. Przeklęty zakon pożałuje dnia, w którym mnie zdradził i porzucił Tanal. Zwykłe szczęście. Nie pozwolę znów się uwięzić. Mi opór.
jestem wrogiem! Zostaliśmy tylko my! Co ci się stało? Ravis! Mogłem się domyślić, że tak łatwo nie odpuścisz. Czekaj! Klucz do Tanaloru. Kri myślała o Daganie? Jak ona mogła powierzyć Tanalor komuś takiemu? Wygląda staro. Może Zee będzie chciała na to spojrzeć.